Zakład kąpielowy Badehaus został otwarty w 1812 roku. Położony był nad Młynówką. Mieścił się pomiędzy dzisiejszymi ulicami Reymonta i Korfantego. W swojej ofercie miał usługi higieniczne i gastronomiczne. Badehaus był miejscem, w którym można było posłuchać orkiestry Benjamina Bilze. Tutaj około 1857 roku znajdowała się jedna z dwóch letnich scen teatralnych w Legnicy, gdzie można było obejrzeć komedie czy przedstawienia baletowe. W budynku znajdowała się również restauracja. 27 października 1907 roku w Bismarckhalle pod nazwą Union Theater miała miejsce pierwsza projekcja kinowa w Legnicy. O tym wydarzeniu pisano w miejskiej gazecie. Nowy iluzjon został otwarty w sobotę w Bismarckhalle w budynku kąpieliska. Projekcja rozpoczęła się o godzinie 6:00 przed zaproszonymi gośćmi, wśród których znaleźli się m.in. miejski radca budowlany, radni oraz dyrektor legnickiego zakładu elektrycznego. O godzinie 8:00 natomiast rozpoczęła się projekcja przeznaczona dla szerszej publiczności. W tym celu sala została odremontowana i otrzymała nowe wyposażenie. Podłoga w pomieszczeniu dla widzów stopniowo podnosi się, tak aby umożliwić osobom siedzącym w ostatnich rzędach oglądanie filmu bez przeszkód. Oczywiście pod warunkiem, że kapelusze na głowach tych z przodu nie są zbyt duże. Rzędy krzeseł zostały ze sobą połączone, dzięki czemu nie ma możliwości ich przesuwania. Aparat kinematograficzny ma wyborne źródło światła elektryczne oraz doskonale oszlifowaną soczewką, także obrazy są bardzo wyraźne i padają na ekran bez migotania ani bez drgania. Również przekaz w większości przypadków bardzo długich filmów jest dobrej jakości. W tym celu, aby ruchome zdjęcia mogły również przemówić, śpiewać i muzykować, mechanizm przenośnika jest elektryczny oraz jest połączony z potężnym głośnikiem poruszanym sprężonym powietrzem należącym do ulepszonego gramofonu. Taka konstrukcja umożliwia równomierne pojawienie się ruchu i śpiewu. Między innymi można było usłyszeć i zobaczyć pieśń pijacką Falstaffa z Wesołych Kumoszek wraz ze sceną tej opery, jak i menuet i inne tańce ukazane w indywidualnych obrazach. Również w przerwach pomiędzy obrazami z głośnika usłyszeć można w bardzo dobrej jakości utwory muzyczne, arie operowe, jak i inne pieśni, tańce i marsze. Z przedstawionych filmów tylko dwa były znane, natomiast reszta była zupełnie nowa. Wymienimy tutaj Fata Morganę we wspaniałych kolorach, następnie Złodziej rowerów, Pies Bernardyn, Śliski lód oraz Pod wierną opieką. A żeby dać widzom możliwość rozpoczęcia oglądania w każdej chwili, również tutaj, tak jak i w innych lokalnych teatrach kinematograficznych, wprowadzono przedstawienia ciągłe, podczas których widz może zostać na sali aż do chwili, kiedy obraz, który widział jako pierwszy, znowu się nie pojawi.